ja spróbuję tutaj przedstawić tylko najważniejsze takie kwestie, które zamierzałem, powiedzmy, upiec na tym spotkaniu. Otóż tak, nie ukrywam, że przygotowuję się do takiej, powiedzmy, pracy, w której spróbuję jakoś zogniskować się na tych najważniejszych pracach z ontologii formalnej, tak jak ja ją rozumiem, w Polsce, bo myślę, że zasługuje na to nasza filozofia, ponieważ sporo dobrych rzeczy już, powiedzmy, gdzieś tam od czasów Łukasiewicza i Salamuchy po dzień dzisiejszy na tym terenie, tak sądzę, działo się. Więc dlatego, jeśli nawet będę tutaj mówił o rzeczach trochę może dziwnych, to byłbym bardzo wdzięczny, gdyby Państwo sobie ten adres mailowy zapamiętali. Jeżeli okaże się, że o czymś tutaj nie mówię, to proszę mi wskazać, że właśnie takie czy takie artykuły, czy takie, a takie prace są Państwa zdaniem stricte z ontologii formalnej. Tak? Nie z ontologii, powiedzmy, klasycznej, czy z metafizyki, tylko właśnie z ontologii formalnej. Do Andrzeja na pewno będę miał prośbę, żeby te swoje nowe rzeczy, że tak powiem, przysłał. Otóż, natomiast na czym chciałbym się tutaj skupić, ponieważ miałem na początku przedstawić pewne takie wybrane określenia, czym jest ontologia formalna. Sądzę, że te osoby, które znają te sprawy bliżej, to te kwestie są im raczej znane. I tych określeń mamy bardzo dużo. Ja tu między innymi właśnie wybrałem też określenia od profesora Miłata z jego sprawy habilitacyjnej. Nie będziemy oczywiście tu wszystkiego ze względu na czas czytać, ale chociażby zwróćmy uwagę na to, że często pojawia się różna terminologia, mianowicie na przykład mówi się o ontologii logicznej, mówi się o ontologii formalnej. O ile wiem, profesor Miłat raczej ontologię logiczną rozumie jako część ontologii formalnej, przynajmniej tak było tutaj jeszcze w ramach tej książki. Czy też na przykład profesor Korzenowski forsował taki termin ontologika, który jest najbardziej adekwatny, trudno byłoby mi dzisiaj na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast myślę zawsze, że to, czy jest ontologia formalna, to jakby charakteryzuje, oprócz tego, że jest to sama metoda, to również to, jakie pojęcia się wykorzystuje. I tu proszę zwrócić uwagę chociaż na pojęcia, które się buduje wprost w języku formalnym u profesora Miłata, takie jak przedmiot, egzemplifikacja, własność, relacja, tożsamość, bytowanie, istnienie indywiduum i tak dalej. I oczywiście też twierdzenia, które się później uzyskuje. Moglibyśmy teraz tutaj też podawać oczywiście przykłady, nie wiem, tych podstawowych pojęć, które znajdujemy u profesora Peszanowskiego, czy na przykład u profesora Wolnikicza. Myślę, że częściowo one są znane. Jeśli nie, no to właśnie ze względu chociażby na czas, proszę mi wybaczyć, żeby tego teraz robić nie będę. Natomiast tak odwołując się może troszeczkę do pewnej metody, którą kiedyś zastosował Bocheński, próbując określić, czym jest filozofia analityczna, to pamiętam, że zaproponował taką listę 12 nazwisk reprezentatywnych dla filozofii analitycznej, przy czym od razu zwrócił uwagę na to, że równie dobrze mógł podać 12 innych nazwisk. Natomiast w książce, która ostatnio się ukazała, Andrzeja Kmiecika, nie wiem, czy jest obecny na sali, bo miałem przyjemność znać, to jest zagadnienie konstrukcji ontologii formalnej, tak to jest tam sprecyzowane. No, jest taki cytat wprost, że oto w ramach ontologii formalnej w Polsce pracują takie osoby, jak tutaj właśnie widoczne, Salamucha, Bocheński, Borsztajn, Jankiewicz, a tu już niektóre tylko będę czytał, Jadacki, Such, Heller, Iwanicki, Garden i tak dalej. Otóż no nie ukrywam, że to jest chyba zbyt szeroka lista. Trudno byłoby mówić, że to są nazwiska osób, które reprezentują ontologię formalną, prawda? Chyba że powiemy o tej ontologii formalnej w znaczeniu na przykład fenomenologicznym, jak jeszcze było u Searla, czy potem u Ingardena. To myślę, że tak. Natomiast na pewno wiele tutaj można było jeszcze nazwisk dorzucić. No chociażby Andrzej Pietruszczak, wiadomo, zajmował się swego czasu meteorologią, Kordula Świętorzecka, taki młody doktorat, jeszcze doktoratu nie obronił, bo to będzie chyba niedługo, ale z Wrocławia, Bartek Skowron, czy profesor Ania Wójtowicz, też myślę tutaj o profesorze Garbaczu, czy o koledze Trybuzie, tak, oni też tam się zajmują pewnymi takimi aspektami, które jak najbardziej do, myślę, ontologii formalnej zaliczone być mogą.
I pewnie jeszcze wiele, wiele innych, więc dlatego ta moja prośba, jeśli Państwo widzą, że coś tutaj wymaga zdecydowanie uzupełnienia, to będę, że tak powiem, bardzo wdzięczny. I teraz chciałem tylko króciutko tutaj powiedzieć, już może o tym moim określeniu onkologii formalnej nie będę mówił, natomiast chciałbym zwrócić uwagę na coś takiego. Bardzo często mówi się, że onkologia formalna tym się charakteryzuje, że stosuje się do niej logikę formalną. Otóż ja się nie w pełni z tym zgadzam, bo mam wrażenie, nie wiem, czy Państwo podzielają takie rozumowanie. Otóż, jak wiemy, logika jest narzędziem filozofowania, tak za Arystotelesem. No, jeżeli zgodzimy się z Arystotelesem, to gdybyśmy popatrzyli na współczesną postać logiki, w szczególności ten taki, powiedzmy, no, to serce logiki współczesnej, to moim zdaniem jednak jest logika formalna. Więc mam wrażenie, że gdyby dzisiaj Arystoteles żył i tworzył metafizykę, to prawdopodobnie posługiwałby się ontologią formalną. Natomiast można zastanowić się nad tym w takim razie, nie chciałbym nikogo urazić, czy wobec tego dzisiaj, jeśli ktoś uprawia ontologię i posługuje się ontologią formalną, to znaczy, że robi to w sposób właściwy, a ten, który nie jest w ogóle ontologiem, bo nie stosuje narzędzia, tak? Czy też może jednak należałoby tę ontologię formalną troszeczkę inaczej rozumieć, to znaczy tak, my logikę stosujemy i są też nawet ci, którzy nie używają żadnych znaczków, bo przecież to nie jest konieczne, często stosują logikę, ale być może ona jest przede wszystkim po to, aby na przykład, nie wiem, kontrolować swój sposób narracji, sposób argumentacji, rozumowania i tak dalej. Natomiast myślę, że to współczesne stosowanie logiki nie tylko, że tak powiem, z tym się wiąże, tak? Bo to nie chodzi o to, żeby pewne jakieś frazy, które spotykamy u dawniejszych filozofów, zamienić na język logiczny. To się mija z celem. Natomiast jeżeli popatrzymy na to, co na przykład dzieje się w ramach ontologii formalnej, u wspomnianego tutaj jeszcze zacząłem profesora Szubki, na wykładzie przeze mnie na przykład Berna, Patrzy Fajna, czy naszych, powiedzmy, Wolniewicza, to często mamy albo budowę zupełnie nowej logiki, myślę tu na przykład o tej bernapowskiej stick logic, tak zwanej tam logika działania, logika akcji, w ramach teorii działania ogólnie mówiąc, czy na przykład tak jak to jest u Wolniewicza, że nie wykorzystuje się, można powiedzieć, logiki, tylko buduje się pewną teorię prawd, tak więc pewne środki teorii ontologiczne wykorzystujemy. Ja w związku z tym zaproponuję, żeby zwrócić uwagę mocno w ramach uprawiania ontologii formalnej, czy ontologii w ogóle, ale o formalnej również, na takie dwie kwestie. Otóż myślę, że tutaj też to pomijam, myślę, że dosyć istotne jest, aby wziąć pod uwagę, profesor Woleński też to podkreślał, że wtedy, kiedy prowadzimy rozważania, czy to takie, powiedzmy, mniej formalne, czy formalne, to żeby jednak zwrócić uwagę na wyniki, które uzyskał Ajdukiewicz wtedy, kiedy mówił o parafrazach, ale również na hermeneutykę logiczną Wolniewicza. O tym tutaj nie będę mówił, natomiast ja ze swej strony zaproponuję też, żeby dokonać takiego podziału. On nie jest kompletny, bo tam mam pewien szerszy, ale na razie dla czytelności tylko coś takiego będę, o czymś takim będę mówił. Mianowicie, że w ramach już ontologii formalnej można mówić o twierdzeniach formalnych typu pierwszego. To taka nazwa może nie najbardziej zręczna, ale chodzi mi o twierdzenia, które są formułowane poza logiką w ramach jakichś struktur formalnych, w ramach jakichś struktur prezentorium nagościowych, czy jakichś innych topologicznych. Tak na przykład wspomniany tutaj doktorant Bartek Skowron próbuje to robić właśnie do analizy teorii części i całości. Natomiast stwierdzenia formalne typu drugiego to byłyby takie, które są formułowane już w języku pewnej logiki. To prawdopodobnie u profesora Biłata, jeżeli zaproponuje którąś ze swoich logik, to można mówić o tym, że oto właśnie mamy przykład twierdzenia formalnego w pewnej logice, a zatem jest to twierdzenie, które tutaj nazywam typu 2, formalne typu 2. Ale oprócz tego są pewne twierdzenia, być może nawet jeszcze bardziej ciekawe, które ja nazywałem tak roboczo twierdzeniami interpretacyjnymi. To znaczy są to twierdzenia, których nie mogę zapisać w języku formalnym. Natomiast wtedy, kiedy porównuję na przykład różnego rodzaju tezy, twierdzenia, zwracam uwagę na to, jakie muszę
zrobić założenie, założenia, żeby otrzymać taki czy inny wynik, to wtedy mogę powiedzieć tak, o tak zwanych twierdzeniach interpretacyjnych, to znaczy takich, które są twierdzeniami o wadze ontologicznej, ale których już w samym tym formalnym języku zapisać nie mogę. I wobec tego podajmy troszeczkę, o co tutaj chodzi. Otóż mamy tutaj pewne przykłady twierdzeń. Tu oczywiście twierdzenia typu pierwszego, to, że one są napisane w języku naturalnym, to proszę się nie przejmować, to jest twierdzenie czysto formalne. Tak jak wtedy, kiedy na przykład mówimy, nie wiem, że przestrzeń spójna nie da się podzielić na dwa zbiory rozłączne, tak? Też można to sformułować w języku polskim, czy tam innym, ale to w sposób ściśle formalny również się podaje. Otóż to są takie wybrane twierdzenia z jednej z moich prac. Otóż zwrócę uwagę może tylko na to 1.10, na to twierdzenie 2.5. Mianowicie to twierdzenie pierwsze mówi o tym, że jeżeli budujemy, no może przypomnijmy sobie, bo ja tutaj formalistów nie wprowadzam celowo, jeżeli przypomnimy sobie to klasyczne drzewo Porfiriusza, ja właśnie mam takie struktury drzew, ale różnych, koniecznie klasycznych, w pewnej pracy budowałem, to zwykle zwracamy uwagę na to, że gdybyśmy szukali na przykład indywiduum Sokrates, to takie indywiduum podpada pod jeden gatunek. Tak, wobec tego możemy powiedzieć, że na przykład my tutaj takie osobniki podobne do Sokratesa, to jesteśmy wszyscy ludźmi, bo właśnie ta istota jest w nas jedna. Natomiast okazuje się, że jest twierdzenie ogólniejsze, jeżeli się w ogóle mówi o różnego typu drzewach, to znaczy, że indywidua podpadają pod mogą podpadać pod co najmniej jeden gatunek, to znaczy, że czasem moglibyśmy mówić o czymś takim, co w ramach filozofii klasycznej nie jest pożądane, że na przykład nie wiem, w takim indywiduum jak człowiek są różne istoty. Bez sens. Otóż mam również twierdzenie 2.5, które mówi o tym, że indywiduum ma jedną istotę wtedy, kiedy drzewo jest tak zwanym drzewem klasycznym. Dzisiaj wiem, że trochę słabiej można dać tak zwane drzewo quasi-klasyczne, mniejsza z tym. Otóż gdybym teraz chciał na podstawie tego powiedzieć o pewnym twierdzeniu interpretacyjnym, to bym powiedział tak. Jeżeli chcę mówić w ramach filozofii o indywiduach, substancjach pierwszych, jako o takich, które są wyposażone w jedną istotę, która je konstytuuje, to muszę dokonać takich, a takich założeń. Tak? Więc krótko mówiąc, tego już nie wyrażę w tych strukturach, ale mam świadomość tego, co to znaczy mówić, że na przykład człowiek posiada taką, a taką istotę i ta istota jest jedna dla niego. Tak? Więc to jest tak zwane właśnie twierdzenie interpretacyjne. Oczywiście możemy tu mówić o różnych innych przykładach. Z Wolniewicza Tejmanu chociażby jeden z aksjomatów. To jest też przykład twierdzenia typu właśnie tego pierwszego, no, który wskazuje na to, że jakby te struktury sytuacji, które budujemy, są takie, że wyróżniamy pewne sytuacje atomowe, tak? Oraz, że dowolna sytuacja jest splotem pewnej klasy sytuacji atomowych. Tak? Jeżeli wobec tego próbujemy jakoś interpretować znowu nasz świat wedle tych tutaj założeń, to należałoby wiedzieć o tym, że jeżeli mówimy o jakimkolwiek stanie rzeczy czy tak zwanej sytuacji, to w takim razie da się ją sprowadzić do pewnej skończonej ilości koniunkcji sytuacji elementarnych. Oczywiście to jest zawsze problem, co to jest ta sytuacja, przepraszam, nieelementarna, atomowa. Tak? Mam tutaj oczywiście też przykłady innych rzeczy, ale to nie jest takie ważne. Twierdzenia typu 2 to są tutaj twierdzenia też z takich pewnych logik, które ja zaproponowałem. No tu mamy na przykład takie twierdzenie, które to z jedynką, które mówi tyle w ramach pewnych logik temporalnych, które zaproponowałem. Mianowicie, że jeżeli pewien przedmiot A jest gatunku S, to zawsze, kiedy ten przedmiot trwa, jest gatunku S. Czyli inaczej znowu można byłoby sobie to wyinterpretować, że przedmioty indywidualne mają niezmienną naturę. Jeśli to odpowiada, jeśli takie czytanie, to jest właśnie pewne twierdzenie interpretacyjne. Ale znowu, tak naprawdę ważne jest to, że ja wiem, że takie twierdzenie zachodzi, ale wtedy, kiedy potrzebuję takie lub inne założenie. Tak? To nie jest tak po prostu, bo tak mi się wydaje. To muszę takie, a takie założenia zrobić. Mam tu jakiś przykład chyba też z Korduli Świętorzeckiej, ale to już nie będziemy może się
nim zajmowali właśnie niżej. O, tu jeszcze takie jedno twierdzenie, które być może dla niektórych będzie interesujące. Otóż to oczywiście nie musi w każdych strukturach tam moralnych zachodzić, ale tu jest takie twierdzenie, które mówi mniej więcej tyle, że tu już nie będę czytał tej implikacji, tylko to, co jest niżej, mianowicie w zaproponowanych przeze mnie strukturach mówimy o przedmiotach indywidualnych, co do których nie zachodzi to, co nazywamy czasem reinkarnacją. Tak? To znaczy pewne przedmioty pojawiają się w jakimś czasie, przez jakiś czas trwają i jeżeli już w pewnym momencie, że tak powiem, przestają istnieć, to już nie ma tak, żeby znowu się gdzieś tam pojawiło. Tak? Także zwróćmy uwagę, twierdzenie formalne, ono funkcjonuje w odpowiednich strukturach i pewne twierdzenie interpretacyjne, nie wiem, o którym możemy sobie mówić na przykład, nie wiem, opowiadać ze studentami, tak? Jak to jest, czy jest reinkarnacja, czy nie ma, tak? Czy odrodzimy się kiedyś, czy nie ma, czy tylko mamy się odwołać do pewnych poglądów religijnych, czy też może do pewnych struktur temporalnych i pokazać, że są takie próby. Ja nie twierdzę, że to wszystko załatwia, tak? I że logika formalna jest, no nie wiem, czymś, no, przepraszam, ontologia formalna, że jest czymś nieomylnym i wszystko załatwia. Absolutnie nie. Natomiast myślę, że warto nią się zajmować i warto w te struktury formalne wejść, no chociażby po to, pewnie profesor Garbacz dobrze wie, żeby nie okazało się za 10-15 lat, że spełnia się ta wyrocznia owego fizyka, o którym wcześniej było mówione, ale co gorzej, że informatycy będą mieli jedyne prawo do nazwy ontologia formalna. Tam coraz częściej to się pojawia. No i chyba tyle. No nie wiem, nie ma co mentorzyć, obiad jest, więc... Ale inkarnacji nie ma. Ale inkarnacji nie ma, prawda? Więc już się później nie najemy. Wniosek końcowy jest ich oczywiście dużo różnych. Ja docelowo takie zapytania pozostawiłem, powstawiałem, bo mógłbym te wnioski w różnym kierunku budować. Może tylko zwrócę uwagę już nie na to, że mógłbym teraz tylko opowiadać o tym, jak możemy postrzegać poprzez struktury formalne na przykład indywidua, te tak zwane substancje proste. Ale tutaj mam też pewne takie twierdzenia, które w Logic and Logical Philosophy ostatnio publikowałem. I też już tutaj nie będziemy, że tak powiem, się przyglądać im bliżej, natomiast chcę zwrócić uwagę na coś takiego. To może znowu byśmy wyinterpretowali, że oto w różnych dziedzinach naukowych spotykamy pewnie podobny sposób myślenia. Otóż tak, nieskromnie mówiąc, ja w ramach swojej rozprawy habilitacyjnej zaproponowałem taką strukturę pojęć, nazwałem ją CS, Concept System. I o co chodzi? Otóż okazuje się, że taka struktura pojęć jest izomorficzna z ową strukturą Wolniewicza, strukturą kratu. Tam przy założeniu oczywiście, że pierwsze 6 aksjomatów i aksjomat 8 koniecznie zachodzą, tak? Czyli takich 7 aksjomatów. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, być może Państwo słyszeli o czymś takim jak formalna analiza pojęć. To jest dosyć modne ostatnio, w szczególności w tym środowisku takim, powiedzmy, informatyczno-algebraicznym. Otóż między innymi swego czasu Zdzisław Pawlak, nasz informatyk logik, mam nadzieję, że wielu osobom znany, wprowadził pojęcie czegoś takiego jak systemy informacyjne. Znamy to dosyć dobrze, chociażby z baz danych, wtedy, kiedy opisujemy jakiś przedmiot, na przykład charakteryzujemy go przez wiek, rok studiów, nie wiem, seminarium, na które się zapisał. Tak? Coś takiego to jest informacja. Tak? Otóż okazuje się, że te struktury, te systemy informacyjne można ubrać w odpowiednią strukturę, przy czym wprowadzając dodatkowe pojęcie tak zwanej informacji częściowej, czyli na przykład takiej, gdzie akurat brakuje określenia płci, tak, czy wieku, tak, więc nie wszystkie dane są podane. I wtedy okazuje się, że znowu te struktury są izomorficzne z Wolniewicza i z tymi, które ja zaproponowałem. Więc krótko mówiąc, w różnych obszarach, jak widać, czy to w kontekście ontologii Wittgensteina, bo przecież to jest robota Wolniewicza, czy w kontekście pewnych takich analiz związanych z tradycyjnymi pojęciami właśnie gatunku, rodzaju, substancji pierwszej, które ja próbowałem prowadzić, czy gdzieś tam, powiedzmy, w odległej nam informatyce być może, pojawiają się sposoby myślenia, no nazwijmy to krótko, izomorficzne, czyli na pewne byty nakłada się pewne struktury, które okazuje się, że są strukturami izomorficznymi.
No i tak może trochę bałaganiarsko, ale tysiąc o tym objęcie chodzi. Ja mam trzy uwagi, jeżeli można. Pierwsza uwaga jest taka, że jest podział Roberto Poli na antologię formalne i antologię sformalizowane. Ja może tutaj ładnie współgrać z propozycją pana profesora. No, formalne są te, które dotyczą najogólniejszych pojęć. One nie muszą być te teorie wyrażone. Czy ma na tak zwaną, jak pan pamięta, ontologię opisową, to jest chyba ta, o której pan mówi, formalna, to jest taka, czasem ją nazywa kategorialną, w stylu Husserla, taka ogólna analiza tych podstawowych pojęć, przedmiot, istota, część, całość tego typu i sformalizowana. Ja tutaj nazywam to teraz formalną, chociaż w mojej pracy jeszcze używałem tego terminu sformalizowana, ale profesor Bożanowski, który rozwiązował, mówi, to tak wygląda, jakby pan już wszystko z formą zrobił. Tak? A formalna to się przecież nie będzie kłóciła ani z Ingardenem, ani z Husserlem, my wiemy o co chodzi. Tak, tak. I ten podział w zasadzie, ten jest bardziej ogólniczny, jest bardziej specyficzny pana profesora, więc to idzie w dobrym kierunku. Wyszła książka pamiątkowa ku pamięci Podlaka wspomnianego, więc tutaj reklama jej bardzo chyba bardzo dobra. I trzecią uwagę tak, jeżeli w ogóle mówimy o ludziach zmiany, tam padło nazwisko pani Korduli Świętarzewskiej z celem szacunku dla jej oczywiście pracy, ale najpierw trzeba wspomnieć Wondlita, potem Kiczuka, potem Wejszczyka i dopiero pani Korduli. Nie wolno tej kolejności absolutnie zaburzyć. Ja tu, celowo chciałem wspomnieć też i o tych osobach, które w ostatnich paru latach się pojawiły, tak? Powiedzmy 5-10. Ale prace profesora Wejszczyka są znacznie bardziej zaawansowane, tak? To się tak pamięci. Tak. Czyli kto jeszcze? Pytanie takie. Czy jest jakiś formalizm, który by mógł być jądrem tej ontologii formalnej? Czy też żadnego takiego formalizmu nie można wyłożyć? Czy przydoje akrat, czy logika temporalna, czy... Coś to znaczy, nie wiem czy jest, bo przynajmniej ja tego nie wiem. Natomiast nie ma, że chyba jednak nie ma i nie wiem czy jest sens, żeby się o coś takiego próbować pokusić. Znaczy, wtedy kiedy występuje w środowiskach logicznych, to oczywiście często, bo dawniej tak się mówiło, zwraca się uwagę na to, że przecież teoria zbiorów to jest ontologia, że powiem, wszystkiego co matematyczne. Tak? Więc wobec tego, jeżeli się inne kategorie stosuje, topologia, to one wszystkie się sprowadzają. Tak? Więc można byłoby w tym duchu, że tak powiem, podchodzić, ale ja wiem, mam wrażenie, że jednak co innego logika, na przykład a co innego teorie matematyczne. Tak? Więc dlatego rozróżniam takie twierdzenia, które reprezentujemy właśnie w języku logicznym, od tych, które reprezentujemy w języku, powiedzmy, matematycznym. Tak? Czyli poszczególne formalizmy pokrywają fragmenty tej dziedziny ontologii formalnej, czy też to są alternatywne opisy? A może jakieś przecinanie się? To znaczy, czasem są alternatywne, a czasem rzeczywiście pokrywają różne fragmenty. Tak? No, powiedzmy, ontologia w sytuacji Wolniewicza sądzę, że właśnie jest dobra wtedy, kiedy byśmy chcieli próbować patrzeć na świat jako właśnie na taki pewien układ pewnych faktów, tak? Tak jak to zdarzeń czy stanów rzeczy, tak jak to właśnie Wittgenstein określił. Świat jest, zdaje się, wszystkim, co jest faktem, tak? Profesor Pierwszy. Obok tych wymienionych przez Ciebie terminów ontologia formalna, sformalizowana i tak dalej, jest jeszcze jeden bardzo zdrowy termin, ontologia. Tak. Pytanie jest takie, czy właściwie się różni ontologia formalna od ontologii? Znaczy, pytanie w takim kontekście normatywnym, no jak tą terminologię ustalać, co proponować, prawda? Ja zorientowałem się całkiem niedawno, że właściwie to, co my nazywamy ontologią formalną, najczęściej to od samego początku u Wolfa występuje właśnie. To nasuwa się taka myśl, po prostu mówisz o ontologii. Tak, bo tak jak tam było u siebie, badanie bytu i najogólniejszych pojęć, to przypomnijmy jeszcze, że ten byt to tak naprawdę to, co możliwe, czyli jeszcze inaczej niesprzeczne, to w zasadzie można powiedzieć, że jest bliskie matematyce. Tak? To w matematyce istnieje to, co jest niesprzeczne. To się to warto bawić. Tak? Nie. Natomiast oczywiście wiemy, że to właśnie do ograniczenia do wniosku matematycznego obawiam, nawet historycznie rzecz biorąc. Mówię o wszelkich przedmiotach racjonalnych czy krytycznej myśli.
prawda? I to chodzi, to tymi przedmiotami może być po prostu cokolwiek, to nie może być przedmioty matematyczne, może być cokolwiek. Tylko w sposób jakby niesprzeczny wyznaczony, no to tak to widzę, ale to... Natomiast to, jak pamiętamy, przecież Ingarden swoją ontologię określał właśnie jako naukę o tym, co możliwe. Ewentualnie tam jeszcze dodawał jakichś apriorycznych związkach między tym, co możliwe i tak dalej. Więc to jest, myślę, tak troszeczkę w duchu pewnie też Wolfa, bo to zresztą chyba w ogóle od czasu granica i Wolfa to jednak taka myśl zaświtała, że tak naprawdę zresztą Perzanowski też mi zwrócił uwagę na to, że on to nie zajmuje się tym, co istnieje, tylko tym, co jest. Więc rozumiem, że chodzi tutaj właśnie o zwrócenie uwagi na ową spójkę jest i również o to, żeby, że tak powiem, nie ograniczać się, być może tak jak niektórzy z kolei na to zwracają uwagę w metafizyce, że tam rzeczywiście nas miało podobno interesować realne istnienie. Tak? I teraz, czy nie można mówić po prostu ontologia? No wiesz, no nie wiem, ja tutaj zasugerowałem, że w zasadzie, że gdyby żył dzisiaj Arystoteles, to pewnie zapoznałby się z ontologią, z logiką formalną, pewnie by mówił, że logika formalna to narzędzie filozofii, a narzędzia po to są, żeby ich używać. Tak? Więc być może powinniśmy tylko mówić właśnie o tej właściwej ontologii, czyli tej, która próbuje jednak z tego współczesnego aparatu korzystać. Natomiast ja dlatego jeszcze próbuję jednak dodawać ten przymiotnik formalna, bo mam wrażenie, że dzisiaj pewne właśnie badania, które prowadzą osoby, na przykład idąc za Ingardenem, tak, który był u nas w Łodzi Marek Rosie, tak, to oni próbują jednak stosować pewien namysł i nawet jakiś taki, powiedzmy, narzucać rygor formalny na owe badania, ale powiedziałbym, że raczej produktem tych badań jest to, co ja tu nazwałem twierdzeniami interpretacyjnymi, a nie twierdzeniami formalnymi czy pierwszego czy drugiego stopnia. Przy czym nie jest to jakaś odpowiedź ostateczna. Bo też bym chętnie poznał, jak dokładnie ty widzisz ontologię formalną i ontologię logiczną. No to, ale to absolutnie teraz nie rozmawiamy o tym czasie. Jeden głos już. Ostatni krótki taki mam. Proszę się go przedstawić. Aha, Maciej Sandłak, Uniwersytet Szczecin. Tak, nawiązując do do pojęcia ontologii, tak jak przedstawiam Wolf, tak jak przedstawiam Ingarden, no to właśnie jeśli się umówimy, że ontologia to no, dziedziną ontologii są przedmioty możliwe, tak? No to jak tak, znaczy to czym byśmy określili teorię przedmiotu Meyronga na przykład? Tak, czy to jest ontologia, czy to nie jest ontologia? Bo z tej definicji by wynikało, że to nie jest ontologia, a z kolei z definicji Wolfa... Na przykład profesor Paśniczek się tym zajmuje. A z kolei z definicji Wolfa wydaje się, że no mogłoby być to jednak ontologią, tak? Jest to w pewnym sensie jakiś przedmiot, tak? Chyba że się umówimy, że przedmiot z konieczności musi być możliwy. No to... Mam wrażenie, że chyba że u Wolfa to by to wypadło. Nie no, tam była mowa. Znaczy, gdybyśmy mówili o jakichś takich pytań, jak się czasem nieraz mówi, pokazuje się takie przykłady, jak nie wiem, kwadratowe koło, tak? No to będę nam przy odpowiedniej metryce, bo możemy sobie narysować coś, co jest jednym i drugim, ale to inna sprawa. Ale to się zwykle pojmuje jako taki byt sprzeczny, czyli tylko określony, jako będący kwadratem, będący kołem, ale tak naprawdę nieistniejący. Więc mam wrażenie z tego, jak zrozumiałem ontologię Wolfa, że on nie dopuszcza do tego, aby istota mogła być w ten sposób konstruowana, żeby zawierała wśród cech pierwszych istotnych takie, które same sobie przeczą. Tak? Bo to, czy potem istnieje faktycznie owa istota, czy byt, czy też nie, to już jest inna sprawa. Więc moim zdaniem, albo że się mylę, przemyślę, to dziękuję za pytanie, mam wrażenie, że Wolf by tego typu byty odrzucił. Natomiast w ramach logiki formalnej jak najbardziej nimi się zajmujemy, no chociażby widę paśniczych.